Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym szybkim stroju dnia. Jak widzicie, jest śnieg, którego ja w ogóle tak de facto to nie cierpię. To znaczy lubię śnieg, ale lubię jak jest w górach. Jak jadę na przykład gdzieś na ferie albo na narty, to wtedy śnieg jest fajny, ale tak w mieście, zwłaszcza jak ktoś jeździ samochodem i musi jeździć dużo i jeździ codziennie i jest śnieg i pod śniegiem jest lód, to jest masakra. Ale nie o tym chciałam, to tylko tak de facto chciałam powiedzieć, że ogólnie śniegu nie lubię i zimy, więc mogłaby już być wiosna. No ale jak jest zima, no to trzeba nałożyć kozaki i właśnie sobie uświadomiłam, że mam za mało i muszę sobie kupić jakieś fajne kozaki. No, ale mój dzisiejszy strój jest właśnie taki bardzo na luzie. W tej stylizacji pokazuję Wam to, co mam jakby pod płaszczem, bo szybko zdjęłam, ale powiem Wam, że nawet nie jest tak zimno, pomimo tego, że stoję w marynarce. Ludzie się trochę na mnie dziwnie patrzą, no bo w końcu jest śnieg, tak, zima, ale jest na plusie, więc nie jest tak tragicznie. Nawet mi chyba para z ust nie leci, więc chyba jest dobrze. No i szybko Wam powiem, co mam na sobie. Wcisnęłam się w moje dżinsy, które mam chyba z 5 czy 6 lat, więc ogólnie ostatnio takie moje postanowienie noworoczne, jak robiłam porządki w garderobie, no to mówię, w tym, w czym nie chodziłam przez ostatni rok, trzeba się tego pozbyć. No i ogólnie chyba z 5 czy 6 takich dużych siat wywiozłam do domu dziecka, ale znalazłam kilka rzeczy, których nie wiedziałam, że w ogóle takie mam, między innymi na przykład te spodnie i właśnie się w nie zmieściłam, więc wiecie, jaka byłam szczęśliwa, nowy rok, gdzie święta, obżarstwo i tak dalej, a tu po nowym roku ja się mieszczę w spodnie sprzed 5 lat, które się nie mieściłam, więc mówię, wow, jest dobrze, to jest moje w takim razie postanowienie noworoczne, żeby w tych spodniach się mieścić, albo żeby na przykład były jeszcze luźne, no ale to też właściwie nie o tym, chciałam powiedzieć, co mam na sobie. Czyli mam spodnie, to są spodnie jeansowe, zwykłe rurki z Berszki. Do tego mam buty, to są kozaki, które kupiłam też dawno temu w Primarku. One są z tyłu z takim fajnym zamkiem przez długość, są bardzo wygodne. Ja w nich chodzę już któryś sezon i nic się z nimi nie dzieje i ogólnie je uwielbiam, ale postanowiłam, że fajnie by było mieć jeszcze takie muszkieterki, takie trochę wyższe za kolano. Miałam kiedyś takie właśnie szare, zresztą pokazywałam Wam w którymś z odcinków, ale one się nie nadają już do noszenia i szukam wszędzie, jak znajdziecie gdzieś, albo widziałyście gdzieś takie właśnie muszkieterki zwykłe, proste, szare albo czarne, to dajcie znać, bo ja właśnie na takie poluję. No i dzisiaj też do tego stroju dnia mam pod spodem zwykłą koszulę czarno-białą w takie graficzne wzory, to jest koszula z Mojito. Do tego marynarkę z pięknymi złotymi guzikami, to jest w ogóle marynara, którą dostałam od przyjaciółki, która została, to taka perełka wyszukana gdzieś tam w second handzie, to jest Betty Barclay, jak dobrze pamiętam, projektantka marka. I ona jest w ogóle taka jakby trochę wełniana, ma taką fajną teksturę, więc jest mi w niej ciepło. W środku ma świetną taką graficzną, kolorową podszewkę. I te piękne złote guziki. Ona jest też tutaj taka pudełkowa, taka szeroka. Ja lubię takie formy, pomimo, że nie powinnam, bo ja i tak mam w ramionach szerzej niż w biodrach i powinnam się tutaj gdzieś tam zwężać, ale uwielbiam właśnie takie pudełkowe formy i ta, jak nałożyłam tą marynarkę, mówię, Jezu, idealna. Więc dzisiaj mi tutaj posłużyła. Do tego mam co to jest? Nie komin, tylko szalik. Szalik z New Yorkera właśnie w pepitkę czarno-białą. Ona mi fajnie współgra z tym graficznym wzorem na koszuli. I moja nowa furla Candy Bag. To jest taki kolor chabrowy, ona jest przeźroczysta i to jest mój prezent, który sobie sama zrobiłam, prezent świąteczny, płacąc kartą kredytową mojego męża, więc takie prezenty są najlepsze i ona mi tutaj gdzieś ten rozświetla cały ten strój, który jest jednak stonowany czarno-biały, a jeszcze tutaj na górze mam przy koszuli przypiętego właściwie niebieskiego królika, takiego chabrowego, który fajnie koresponduje właśnie z furlą. Także ja wyglądam dzisiaj tak, bardzo na luzie, tak prosto, ale tak trochę elegancko przez to, że ta marynarka, te złote guziki, tak nawet może trochę retro. Także moja stylizacja prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Widzimy się już we wtorek. Pa, pa!